Uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Chrystus po swym zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom, zaś 40 dnia na ich oczach wzniósł się do nieba. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Ta uroczystość przekazuje nam bardzo taką wymowną scenerię. Jak już wspomniałem, Chrystus został wyniesiony do chwały niebieskiej. Idzie do swego Ojca, aby nam przygotować miejsce. Dla każdego przygotuje to miejsce. Powinniśmy się dzisiaj bardziej zastanowić nad rzeczywistością nieba. Tak bardzo często o tym niebie może zapominamy. Może ono jest dla nas jakieś odległe, albo dopiero sobie przypominamy o niebie, jeżeli jesteśmy już u schyłku swych dni, jeżeli przeżywamy jakąś chorobę, cierpienie, jeżeli jesteśmy w podeszłym wieku, myślimy o niebie. Ale tak naprawdę o tej rzeczywistości nieba powinniśmy myśleć już od samego początku. Na mocy sakramentu Chrztu Świętego zostaliśmy włączeni w śmierć Chrystusa i to jest początek drogi do nieba. To nie jest jakaś rzeczywistość kosmiczna, odległa, nieosiągalna albo zarezerwowana tylko dla wybranych. Każdy z nas jest powołany do nieba, powołany do świętości. Papież Benedykt XVI w czasie jednych z swoich myśli przedstawił taką ciekawą właśnie interpretację. Proszę was, abyście stojąc tu na ziemi, wpatrywali się w niebo, wpatrywali się w Pana Boga, który przebywa, który zasiada po prawicy Ojca. I życzę wam wszystkim, abyśmy stojąc tu na ziemi, abyśmy przeżywając swoje radości, smutki, swoje życie, choroby, cierpienia, abyśmy wpatrywali się w niebo, tam, gdzie przebywa Chrystus. I tam, jak wierzymy wszyscy, kiedyś spotkamy się, abyśmy chwalili niebieskiego baranka razem z świętymi. Wszystkiego dobrego.